Już chyba jesteśmy, witam serdecznie, Agnieszka Jóźwicka na Rencie.pl. Jeszcze sekundkę poczekamy, żeby nam się więcej osób zebrało, żeby wszyscy zdążyli dotrzeć, bo jest takie małe opóźnienie pomiędzy naszą relacją a tym, co pojawia się na Facebooku. Więc za sekundkę będziemy zaczynać, ale witam wszystkich serdecznie na naszym live'ie. Już pierwsze osoby dochodzą. Możecie napisać, czy nas widać, słychać, czy wszystko jest ok. Będziemy się powolutku zbierać. Możecie też u siebie udostępniać naszą rozmowę. Całość rozmowy też będzie później zapisana na naszym fanpage'u. Będziecie mogli sobie całość obejrzeć. Zachęcamy do komentowania w trakcie pisania pytań, jeżeli macie do nas, do moich gości. Zachęcam serdecznie i za chwilkę będziemy zaczynać. Dzisiaj, tak jak wiecie, zapewne wiecie z zapowiedzi, będziemy mówić o relacjach, związkach i bliskości osób z niepełnosprawnościami. Porozmawiamy o projekcie Pełnosprawni w Miłości. Moimi gośćmi są Katarzyna Rogowiec, to jest nasza mistrzyni Igrzysk Paraolimpijskich, wielokrotna medalistka, działaczka społeczna, ekonomistka, mama dwójki dzieci, Olimpii i Jasia, i ze swoim partnerem poznała się za sprawą sportu, a tak naprawdę właściwie prób integracji świata sportu olimpijskiego i paraolimpijskiego, i tworzą szczęśliwą parę od prawie 11 lat. Drugim moim gościem jest Lucin Turian, która jest koordynatorką projektu Sexon i Avalon Active w Fundacji Avalon. Lucy jest absolwentką pedagogiki specjalnej, specjalizuje się w edukacji, rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. No i w projekcie, o którym dzisiaj będziemy mówić, czuwa nad realizacją działań edukacyjnych, kampanii społecznych, przygotowuje przeróżne konferencje i współpracuje również z innymi organizacjami. Natomiast trzecim gościem jest Krzysztof Dobies, który jest dyrektorem generalnym Fundacji Avalon, realizuje projekt Sexon właśnie razem z tą fundacją oraz kampanię Pełnosprawni w Miłości. Jest społecznikiem, działaczem organizacji pozarządowych od ponad 20 lat, specjalistą dziennikarstwa komunikacji. No i przede wszystkim na pewno wam również znanym z tego, że przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam was wszystkich i bardzo wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć, miła. Cześć, cześć, dzień dobry, a my dziękujemy bardzo za zaproszenie, bo jest nam niezwykle miło, że możemy tutaj z tobą i przed tak zacnymi widzami poopowiadać o tym, co robimy w Fundacji Avalon. Super, naprawdę niezwykle mi miło. Może powiem tak, zanim przejdziemy do tego naszego głównego tematu, mówienia o miłości w niepełnosprawności, to też troszeczkę chciałabym powiedzieć o waszej fundacji, dlatego że ja jako mama dziecka z niepełnosprawnością, no z pięcio, prawie sześcioletnim doświadczeniem obserwuję wasze działania i nie ukrywam, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robicie, bo robicie bardzo dużo dla swoich podopiecznych, ale wychodzicie naprzeciw też nie tylko waszym podopiecznym, ale w ogóle osobom z niepełnosprawnościami, właśnie organizując różnego rodzaju kampanie, działając na ich rzecz, reprezentując chociażby w mediach ich interesy. Chciałabym, żebyście trochę więcej powiedzieli właśnie o waszych projektach, waszej działalności, o tym, co teraz robicie, jak reprezentujecie osoby z niepełnosprawnościami. Może na początek Krzysztof? Dzięki za to wprowadzenie, Agnieszka, dlatego że faktycznie jesteśmy bardzo dumni z tego, że od 15 lat możemy wspierać osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore, dlatego że dużą część naszych działań także kierujemy do osób przewlekle chorych, takich, które na co dzień borykają się z różnymi schorzeniami. I tutaj mamy tak na dobrą sprawę dwa główne kierunki działań, które realizujemy w Fundacji Avalon. Mamy pomoc bezpośrednią i ją realizujemy poprzez dwa projekty. No jeden z nich bardzo ważny, duży, i taki fundament całej naszej działalności to jest oczywiście projekt Subkont, czyli dla 12 tysięcy osób podopiecznych z całej Polski prowadzimy bardzo nowoczesne i bardzo dopasowane do ich potrzeb subkonta, czyli można poprzez te właśnie subkonta z Fundacją Avalon zbierać środki finansowe, czy 1% podatku, czy najróżniejsze formy darowizn. Tam jest cały pakiet różnych form
poprzez które można wspierać podopiecznych naszej fundacji, a ci podopieczni później mogą te środki przekazywane przez Polaków wykorzystywać na bardzo wiele różnego rodzaju potrzeb, takich jak, nie wiem, potrzeby związane z leczeniem, z rehabilitacją, ale także często z codziennym życiem, potrzeby związane z dostosowaniem miejsca życia, no wszystkie te potrzeby, które wynikają z tego, że jest się osobą z niepełnosprawnością albo jest się osobą przewlekle chorą i ta nasza sytuacja życiowa gdzieś tam jest na zakręcie i mamy różnego rodzaju kłopoty i problemy, no to generalnie można skorzystać z takiego wsparcia Fundacji Avalon. To jest jeden z naszych fundamentów działalności. Drugi fundament działalności to jest ten projekt, o którym już wspomniałaś tutaj wymieniając Lucy, czyli projekt Avalon Active. To też jest pomoc bezpośrednia poprzez aktywną rehabilitację osób z niepełnosprawnościami. My nasze działania prowadzone tutaj w Warszawie w bardzo nowoczesnym ośrodku Avalon Active, który przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie ma miejsce. Prowadzimy zajęcia dla osób powyżej 16 roku życia, także dla no, prawie dorosłej młodzieży i osób dorosłych. I tutaj całe grono fizjoterapeutów, świetnych specjalistów podchodzi bardzo nowocześnie. Mówimy o aktywnej rehabilitacji, czyli takiej, która oparta jest na pracy samego pacjenta czy podopiecznego. Tutaj nie ma przestrzeni na jakieś bierne działania. Tutaj przede wszystkim musimy razem z naszym podopiecznym mocno pracować na to, żeby uzyskiwał on coraz lepszą sprawność, coraz większe możliwości, coraz większą samodzielność, bo to jest cel naszej pracy z podopiecznymi. I co tu dużo mówić, na tym polu odnosimy ogromne sukcesy. Bardzo wielu podopiecznych, którzy w różnych miejscach korzystają z terapii, no, mają swoje obserwacje i efekty działań. Mówią, że Fundacji Avalon bardzo często to właśnie to jest to miejsce, które stawia na nogi, które pozwala robić samodzielne kroki, które pozwala rozwijać swoją aktywność i samodzielność. No, dumni jesteśmy z tego naszego działania. No, a każdego dnia przez ten nasz naprawdę nowoczesny i przyjazny ośrodek, przez tą salę rehabilitacji przewija się, co tu dużo mówić, nieraz kilkadziesiąt osób. Bardzo ciężko pracujemy. No i to są te formy bezpośredniego wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego mamy również cały szereg działań, które mają w ogóle wspierać codzienność, funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w całej Polsce poprzez zmianę ich postrzegania. Bo wiemy dzisiaj oczywiście, że osoby z niepełnosprawnościami przez większą część społeczeństwa kojarzone są z takimi emocjami jak żal, jak smutek, jak współczucie, jak litość. W ten sposób patrzymy na każdego, u kogo widzimy niepełnosprawność. My, czyli w większości sprawni Polacy. Staramy się, pracując w Fundacji Avalon w wielu projektach, zmieniać postrzeganie, staramy się udowadniać, że niepełnosprawność to nie jest słabość, że niepełnosprawność nie powoduje, że ktoś jest gorszy od nas, że niepełnosprawność nie wyklucza z wielu sfer życia, że niepełnosprawność nie pozwala nam na traktowanie kogoś z góry czy w sposób pomijający jego godność. Niepełnosprawność to jest jedna z cech, takich jak wiele innych cech, które każdy z nas ma, natomiast każda osoba, czy jest osobą z niepełnosprawnością, czy osobą w pełni sprawną, jest przede wszystkim równa nam, równa każdemu innemu Polakowi i my musimy o tę równość, o tę godność dbać na każdym etapie relacji z taką właśnie osobą. To jest taka najbardziej ogólnie opowiedziana misja fundacji, a realizujemy to chociażby poprzez projekt Avalon Extreme, czyli mówimy o sportach ekstremalnych osób z niepełnosprawnościami. Pokazujemy, że osoby z niepełnosprawnościami mogą robić rzeczy w swojej aktywności sportowej, które naprawdę nie przyjdą na myśl do głowy ludziom w pełni sprawnym i kiedy widzimy, co oni wyczyniają, to łapiemy się za głowę, wow, to niemożliwe, żeby ktoś nawet w pełni sprawny robił takie niesamowite historie, a tutaj mamy kogoś, kto na przykład porusza się na wózku no i zadziwia swoimi osiągnięciami sportowymi, ale także jedną z przestrzeni, w której zmieniamy postrzeganie niepełnosprawności, jest to właśnie projekt Sexon, a w ramach tego projektu cały szereg różnych działań, w tym także kampania Pełnosprawni w Miłości. O tym za chwilę jeszcze dużo opowiemy, ale to są też takie nasze działania, na których bardzo nam zależy, dlatego że poprzez takie projekty mamy możliwość wpływania na codzienność życia osób z niepełnosprawnościami w ogóle w Polsce. I kiedy na przykład stajemy później do walki o to, żeby na przykład w wyniku Polskiego Ładu nie zmalał 1% podatku dla osób z niepełnosprawnościami, to oczywiście walczymy tutaj o te 12 tysięcy osób, które korzystają z subkont Fundacji Avalon, ale przecież także walczymy chyba ostrożny szacunek, ponad 100 tysięcy osób, które w ogóle korzystają w różnych fundacjach w Polsce
ze wsparcia 1% podatku. I tutaj mówimy w imieniu ich wszystkich, bo chcemy, żeby zadbać o ich komfort, o ich bezpieczeństwo, o ich bezpieczną przyszłość i o ich takie poczucie, że nic im nie grozi. I tutaj nie skupiamy się już tylko i wyłącznie na tym, co robimy w fundacji z 12 tysiącami podopiecznych, ale mówimy o tym, że walczymy o to, by w ogóle osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore, czy w ogóle organizacje pozarządowe walczące, czy skorzystające ze wsparcia 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, czuły się zaopiekowane mimo różnego rodzaju zmian, które wprowadza Polski Ład. To są takie tematy, które także jako fundacja podejmujemy, bo tak na dobrą sprawę chcemy po prostu, by świat, który jest wokół nas, był światem opartym na równości, na szacunku, na godności drugiego człowieka. Po pierwsze człowiek. To jest jedno z naszych takich powiedzonek, które definiują nasze działania. No właśnie, ten 1% to też coś, co nas ostatnio dosyć mocno połączyło i ta wspólna walka, żeby jednak podopieczni fundacji nie byli stratni na tym nowym ładzie, jeśli chodzi o pozyskiwanie 1% podatku. O tym muszę jeszcze... Ci, Agnieszka, powiedzieć, że dosłownie kilka godzin temu, także dzisiaj mieliśmy okazję rozmawiać z TVN24 i wiemy, że ten temat cały czas się toczy i cały czas staramy się walczyć o to, żebyśmy zostali zauważeni, żeby ten problem został dostrzeżony i żeby być może władze polskie spotkały się z nami i poszukały wspólnie najlepszego rozwiązania, bo wierzcie mi Państwo, dla nas podopieczni, nasi oczywiście, ale w ogóle osoby, którym pomagamy, to jest to najważniejsze grono, bez którego nie byłoby naszej fundacji, nie byłoby naszych działań, nie byłoby naszego zaangażowania społecznego, nie byłoby całej tej energii, którą mamy na co dzień pracując tutaj z niesamowitymi ludźmi. Mamy tę energię właśnie z tego ogromnego grona osób, którym pomagamy i o które dbamy i bardzo staramy się wspólnie także z nimi budować lepszą przyszłość. Co tu dużo mówić? Dla nas to jest taki fundament, który jest także efektem 15 lat naszego funkcjonowania w świecie organizacji pozarządowych. Bardzo, bardzo zależy nam na tym, żeby ta nasza walka o ten 1% przyniosła sukces. No bardzo liczymy, że tak będzie. Zobaczymy. Wspólnie trzymamy rękę na pulsie, będziemy śledzić najnowsze informacje wypływające z rządu i też Was o tym informować i działać w Waszym interesie. Natomiast teraz już bym chciała przejść małymi krokami do naszego zasadniczego tematu, czyli co tu dużo mówić, do pełnosprawności w miłości. To jest kampania właśnie Fundacji Avalon, która ma na celu tak naprawdę chyba poruszyć ten temat tabu, przełamać pewne stereotypy dotyczące miłości w niepełnosprawności, bo jak sami zauważyliście, to cały czas jest temat tabu, tak? Wiele osób z niepełnosprawnościami cały czas słyszy pytanie, po co ci dziecko, sama jesteś jak dziecko, potrzebujesz ty pomocy, więc gdzie się będziesz bawić w rodzinę, nie dasz rady. No właśnie, a nie do końca tak jest, bardzo często tak w ogóle nie jest. I chciałabym się dowiedzieć, jaka była geneza, skąd w ogóle pomysł organizacji czegoś takiego? Może tutaj Lucy by nam opowiedziała, jak to się zaczęło i jak to wygląda teraz, jakie są potrzeby tak naprawdę? Generalnie tematów tabu jest bardzo dużo i fundacja przeprowadziła w 2020 roku badania, w którym wzięły udział osoby z niepełnosprawnością i jedno z wniosków z badań możemy zaobserwować to, że osoby z niepełnosprawnością uważają, że to tak naprawdę ich najbliższe grono, rodzice, rodzina, przyjaciele, osoby, które ich najbardziej otaczają, są to osoby, które im właśnie mówią, że nie powinny mieć dzieci, że nie powinny być partnerami, partnerkami i często dostrzegając właśnie te stereotypy, często też widzą osoby z niepełnosprawnością, widzą to w ten sposób, że te rodziny, przyjaciele mówią to w kontekście takiej opieki nad osobą z niepełnosprawnością, że lepiej będzie, jeżeli ja się tobą zaopiekuję, że przecież nie dasz sobie rady, ty wymagasz dalej tej opieki i chcemy walczyć z takimi stereotypami, chcemy pokazać po pierwsze skąd się wzięła kampania i pomysł na kampanię, to
właśnie z takiego przełamywania stereotypów, żeby pokazać społeczeństwu pełnosprawnemu, pełnosprawnym osobom, że osoby z niepełnosprawnością mogą kochać w pełni, być szczęśliwe, spełniać swoje marzenia i jedną z takich osób jest też Kasia, która jest razem dzisiaj z nami, która ma dwójkę wspaniałych dzieci i je wychowuje i jest przykładem właśnie rodziny osoby, która przełamuje te stereotypy. Natomiast jest tych osób znacznie, znacznie więcej. Chcieliśmy pokazać właśnie poprzez kampanię, że niepełnosprawność nie ma znaczenia. Każdy z nas może kochać, każdy z nas może być i powinien i być szanowaną osobą. I geneza nazwy wzięła się stąd, że zrealizowaliśmy dwa pierwsze projekty pod nazwą Pełnosprawni w Miłości i autorami tej nazwy są wspaniali artyści Patrycja i Tomek Peterała. Zaprosiliśmy właśnie 10 par rodzin, które pokazały właśnie taką swoją intymność, relację. I na podstawie też tego stwierdziliśmy, że trzeba zrobić coś dalej. Chcieliśmy stworzyć kampanię, którą nazwaliśmy Pełnosprawni w Miłości, żeby docierać jak najdalej, opowiadając tylko 3 historie, ale tych historii w naszym życiu jest znacznie, znacznie więcej dookoła nas. Ja myślę, że tu można dodać ważną rzecz, dlatego że my faktycznie całą siłę naszej kampanii kierujemy w stronę osób w pełni sprawnych, bo chcemy zmienić ich myślenie, ale my także mamy świadomość, że naszą kampanią zmieniamy także postrzeganie tej sfery życia przez osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego, że bardzo często spotykamy się z taką postawą, gdzie osoby z niepełnosprawnościami, które w swoim życiu spotkały się z bardzo licznymi przypadkami, czy to wykluczenia, czy nawet dyskryminacji, czy jakichś dziwnych, kąśliwych uwag, czy nie wiem, wyśmiewania. No, w różnych momentach w życiu te bariery się pojawiały. No i jeżeli przez ileś lat takie historie miały miejsce, no to siłą rzeczy ludzie potrafią tracić wiarę we własne możliwości, wiarę w to, że ten świat szczęścia w miłości jest przed nimi otwarty i będzie można kiedyś tego szczęścia zaznać. I my, pokazując takie nieprawdopodobnie inspirujące historie, takie piękne relacje, piękne miłości, piękne rodziny, jak chociażby Kasia, ale całe grono bohaterów naszej kampanii, projektu Sexon i tych przepięknych zdjęć i filmów właśnie w ramach projektu Pełnosprawni w Miłości, my także pokazujemy im, że można, że są tacy, którym się udało, że to jest kwestia wiary w siebie, kwestia czasami determinacji, pokazania całemu światu, że to ja mam rację, to ja, czując się w pełni zdolnym do miłości, mam też do tej miłości prawo, a nikt inny nie ma prawa mi tej miłości odebrać. I to jest także jeden z ważnych przekazów, które mamy w naszej kampanii i w naszym projekcie. To jest bardzo ważne. Czuję, o czym mówi Krzysztof, trochę wracając gdzieś głową i myślami do mojej przeszłości, do mojego bycia nastolatką, do okresu, kiedy właściwie burza hormonów, dojrzewanie i rzeczywiście poszukiwanie siebie trochę i pomysłu na siebie. I pewnie gdyby nie to, że mój przypadek był taki, że ja nie do końca wiedziałam, że jestem niepełnosprawna. Ja nie miałam obu rąk, ale w wieku 3 lat, kiedy się traci ręce i żyje się w małym społeczeństwie, to społeczeństwo pokazało mi, że ja się niczym nie różnię, nikt za mną się nie oglądał, nikt na nic nie patrzył, ja robiłam wszystko, co robili inni. I dopiero w momencie, kiedy zaczęłam dojeżdżać już trochę bardziej do centrum miasta, do miejsca, gdzie byli też ludzie, którzy mnie nie znali, oni się zaczęli oglądać, to ja właściwie nagle miałam zderzenie z rzeczywistością, że przecież jestem normalna, ale oni jakoś jednak na mnie patrzą inaczej. I moi rodzice wychowywali mnie w takim jakby nieświadomości niepełnosprawności, tak? Oni mi nigdy nie zabraniali robić czegokolwiek, deptać siana, grabić, sadzić ziemniaków. I to jakby skutkowało tym, że moje patrzenie na samą siebie, jak, mimo że ja nie mam obu rąk, tak? To jest jednak kwestia mocno widocznej niepełnosprawności tak naprawdę, to była taka siła, która siedziała we mnie i siedzi nadal w kontekście tego, czy ja mogę być matką, czy ja mogę być kochanką, partnerką, czy ja mogę robić takie czy inne rzeczy, czy prowadzić samochód, czy... I to jest rzeczywiście to, o czym ty, Krzysztof, powiedziałeś, że bardzo, bardzo znaczna liczba osób z niepełnosprawnością jest w pewien sposób wycofana, spacyfikowana przez otoczenie i przez pewnego rodzaju jednak stereotypy, że
tobie to nie przystoi, tak? Albo tobie te, to się nie należy. Ten obszar masz zamknięty. Wybij sobie z głowy, bo to nie dla ciebie. Dokładnie, wybij sobie z głowy. No i to w taką stronę idzie. To jest jak z wychowaniem malucha, tak? Że w zależności od tego, jak bardzo te nasze pociechy w wieku lat, 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 15, już nie wiem, bo chyba te możliwości wychowywania się gdzieś kończą na jakichś tam 12 czy 14 latach, ale te nasze dzieci takie potem są, albo tak bardzo otwarte, albo tak bardzo silne, albo tak bardzo zamknięte, bo ten rodzic, najczęściej rodzic, tak, bo to jest najbliżej gdzieś nas, a w przypadku osób z niepełnosprawnością poza rodzicem dochodzą jeszcze oczywiście te osoby, które jednak są wsparciem dla tej rodziny, dla rodziców w kontekście w zależności od rodzaju niepełnosprawności. No, jednak obszarów, w których poza rodzicami tej pomocy jest dużo, to właśnie całe to środowisko ludzi w pełni sprawnych najczęściej warunkuje, co z nami się potem podzieje jako z osobami z niepełnosprawnością. Tak, i to jest duży dowód też na to, jak osoby właśnie najbliżsi, jak wy, jak wasi bliscy powinni też jakby wspierać osoby z niepełnosprawnością, żeby budować je w nich tą pewność siebie, to, że one mogą, że potrafią i że z waszą pomocą są w stanie naprawdę wiele osiągnąć, bo kiedyś tych rodziców niestety zabraknie, a te osoby chcą żyć dalej i chcą spełniać swoje marzenia i im bardziej my przygotujemy swoje dzieci do tej roli rodzica, partnera, osoby, która może mieć przyjaciół, tym ona później w swoim dorosłym życiu nie będzie musiała przechodzić przez te wszystkie trudne chwile dla siebie. Myślę, no właśnie, że to dotyczy każdego, nie tylko osoby tak, z niepełnosprawnością. Dokładnie. Tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w miarę wrażliwi, empatyczni, to jakby, tak jak powiedziałeś, Krzychu, że to jest pewnego rodzaju cecha, ale my te cechy mamy wszyscy i w pełni sprawni, i nie w pełni sprawni, w taki czy inny sposób, odmienni od siebie, różnorodni. Wiesz, Kasiu, więc jakby tak przyjrzeć się twoim osiągnięciom sportowym, no to ja w pewnych kwestiach przy tobie absolutnie jestem niepełnosprawny, jakby nie powiedzieć. Myślę, że w jakiejś tym rywalizacji z tobą nie miałbym żadnych szans. Wiesz, i zauważ, że to wcale nie zależy od tego, jaką mamy, wiesz, dysfunkcję, czy po prostu nasze cechy, tak? My się różnimy, każdy z nas jest inny, każdy ma swoje ekstra sprawności, swoje niepełnosprawności, każdy jeden. I trzeba znaleźć w sobie jedną i drugą. Wiesz, a tak jeszcze nawiązując do tego, co Lucy opowiadałaś w kontekście podejścia często rodzin czy najbliższych do osób z niepełnosprawnościami, ja myślę, tutaj można wspomnieć o takiej zasadzie, którą często stosujemy na naszej sali rehabilitacji właśnie tutaj w Fundacji Avalon w ramach projektu Avalon Active, dlatego że przychodzą do nas często pacjenci na najróżniejsze zajęcia, bo przecież nie tylko taką terapię indywidualną, ale także różne aktywności ocierające się często i o sport i takie to faktycznie aktywności ruchowe i bardzo często ci pacjenci przychodzą do nas ze swoimi opiekunami czy rodzicami jeszcze. I my przed tymi właśnie opiekunami, rodzicami zamykamy drzwi prowadzące na salę, tam gdzie prowadzone są zajęcia, bo wiemy, że często z powodu absolutnie dobrych pobudek, pełnej miłości, chęci ochrony tego swojego podopiecznego przed jakimikolwiek problemami czy rozczarowaniami, najbliżsi potrafią blokować go w pracy, blokować go w wysiłku, nie dają mu poczuć smaku próby, czasami porażki, a po iluś porażkach pojawia się sukces. Te porażki trzeba przejść, tą ciężką pracę z fizjoterapeutą trzeba odbyć i ona naprawdę nie jest lekka, to nie jest łatwe zadanie walczyć o swoją sprawność i o swoją samodzielność. Jeżeli ten taki parasol ochronny jest zbyt mocno nałożony, jest zbyt intensywnie przylega do jakiejś osoby, to niestety bardzo często ten rozwój gdzieś tam ma bariery, a my mamy problem w pracy z taką osobą, dlatego drzwi na salę rehabilitacyjną dla opiekunów są zamknięte, a nasi fizjoterapeuci pracują mocno, często w pocie czoła, często z ogromnym wysiłkiem naszego podopiecznego, ale skierowanym na to, żeby
po iluś tam godzinach pracy wspólnej pojawił się sukces i radość. I kiedy patrzymy na przykład na relację Moniki Szynkowskiej, naszej fantastycznej ambasadorki, która opowiada o swojej przygodzie z Fundacją Avalon, to ona też to podkreśla, że bez takiego właśnie podejścia ona nigdy by nie myślała o tym, żeby być tak samodzielną, jaką jest dzisiaj. Także na różnych polach, nie tylko w projekcie Sexum, ale tutaj także walczymy między innymi także z taką, no nie wiem, nadopiekuńczością, ogromną miłością, która czasami przeszkadza w dostrzeganiu prawdziwych potrzeb drugiego człowieka. No właśnie, tutaj trochę wyprzedziliście nawet to, o co miałam pytać, bo tak naprawdę dzisiaj podczas naszej rozmowy chciałam się skupić z jednej strony na takim aspekcie samych osób z niepełnosprawnościami i tego, w którym momencie oni mają blokadę albo jej nie mają, jeśli chodzi o właśnie związki. Z drugiej strony na aspekcie rodzicielstwa. Ja mogę mówić z tej strony rodzica, chłopca z niepełnosprawnością, który ma dopiero 5, niecałe 6 lat, tak? Natomiast ja już też myślę przyszłościowo, na razie nad tą samodzielnością i na pewno chcę go maksymalnie usamodzielnić, natomiast też się boję, co dalej z tymi takimi sferami, powiedzmy, miłosnymi, związkami, tak, czy potem rodzicielskimi, mimo że jest bardzo mały i no to jest trudny temat, tak, bo ja też jako rodzic boję się tego momentu, tego właśnie odrzucenia ewentualnego, nie przez to, bo wiadomo, że nawet osoby w pełni sprawne są odrzucane, tak, natomiast tego, żeby właśnie gdzieś tam za bardzo go nie dotknęło to, że jest dyskryminowany, bo na przykład jeździ na wózku, tak, że komuś się to nie podoba, no ale wiem, że ta ciężka droga, ta praca przed nami i też w dużej mierze przede mną, tak, że to nie tylko moje dziecko musi przepracować, że ja to też muszę przepracować. Na razie jesteśmy na takim etapie, że no on zdaje sobie sprawę ze swojej niepełnosprawności, na poziomie wiadomo 5-6-latka, ale zupełnie jest przekonany, że wszystko będzie dobrze. No i ja mu w tym kibicuję, tak? Bo on już teraz ma takie rozmowy i zdarza się, że coś mówi o jakiejś żonie. Patrzy na dzieci malutkie, to mówi, że słodkie dziecko. Ostatnio rehabilitantka go zapytała, mówi, a ty chciałbyś mieć kiedyś takie dziecko malutkie? A on tak na nią spojrzał, mówi, no co ty, przecież ja jeszcze dziewczyny nawet nie mam. więc już ma takie postrzeganie bardzo fajne i staram się mu w tym kibicować, ale z punktu widzenia rodzica też widzę, że no jest pewien strach, tak? To znaczy to jest takie, tak jak powiedzieliście, z jednej strony chcielibyśmy, żeby te dzieci były pełnosprawne, znaczy niepełnosprawne, ale sprawne na tyle, na ile mogą, samodzielne, żeby doświadczały tej miłości, żeby mogły tworzyć związki, ale z drugiej strony boimy się bardzo chyba, jeszcze bardziej niż rodzice zdrowych dzieci, po prostu boimy się ich puścić na tą głęboką wodę i to jest naprawdę, naprawdę ciężkie i duża rola takich osób jak wy, ale też właśnie rehabilitantów, żeby, czy terapeutów, żeby potrafili oddzielić, właśnie zamknąć te drzwi i dać temu dziecku być samodzielnym, bo my tak, mimo że z tyłu głowy mamy informację, że trzeba dać im tę samodzielność, to cały czas też staramy się gdzieś tam wyręczać, no bo te dzieci też no, dużo przeszły, tak, i cały czas jeszcze bardziej są rozpieszczane i chronione niż dzieci zdrowe. Natomiast właśnie wracając... Wiesz co, Agnieszko, chce mi się, znaczy uśmiecham się, bo zabawne wydaje mi się to, kiedy moja córka wczoraj, 8-letnia Olimpia, wyszedł temat, a właściwie to jak uprawia się seks między kobietą a mężczyzną i jak to konkretnie technicznie wygląda, tak? I dla mnie to było w ogóle jakieś też takie trochę zderzenie się, co 8-latka i w ogóle tutaj taki temat podjęty już, tak mamo, tak, bo myśmy tam z Belą i z Jagodą i wiesz, zderzasz się z czymś. I to nie jest kwestia tego, czy to dziecko jest pełno, niepełnosprawne. Po prostu wczoraj uderzyło mnie to, że właściwie tak czy inaczej cały czas wracamy do tego wychowania, wypuszczenia spod skrzydeł. To właściwie środowisko rówieśnicze, to właściwie te sytuacje, kiedy nas rodziców nie ma, one właściwie rozwiążą wiele tematów. Zetknięcie się z prawdziwym życiem, z prawdziwym odrzuceniem, z prawdziwymi kontaktami. Najlepiej, jeżeli to się dzieje w warunkach typu obóz, wyjazd, zabawa, nocowanie u kogoś innego. I to trochę chyba w taką stronę pójdzie i to nie będzie nawet do końca zależne od ciebie, a nie ode mnie, tylko to po prostu się wręcz zadzieje. Ale zarazem, jeżeli ja bym miała to zderzyć z moim dzieciństwem. Urodziłam się w 77, powiedzmy w latach 80, typu 83, miałam te 6 lat, a potem stopniowo. To był w ogóle inny świat, tak? Niepełnosprawność, wózek, dziecko,
oko, wyjazd, komunikacja, którą my dzisiaj mamy, ta internetowa, cyfrowa, każda jedna, one po prostu sprowokowały zupełnie inną rzeczywistość i takie działania jak Avalon prowadzi, one też sprowokowały inną rzeczywistość, bo niepełnosprawny dowiaduje się o innym niepełnosprawnym, że się da, że można, że inaczej, że dowiaduje się w ogóle o rzeczach, które mi wtedy się nie śniły, jak był rok, wszystko jedno, 2000 wręcz, a tu nagle żyjemy w nowej rzeczywistości i mówię, że to trochę się też chyba coraz bardziej dzieje obok nas. Tak, ja myślę, że to też bardzo ważne, o czym Kasiu i Agnieszka wspominacie, czyli też to, że chcecie, żeby wasze dzieci tak naprawdę korzystały z tego życia i że to się dzieje gdzieś obok nas. Nawet nie mamy tak naprawdę często kontroli nad tym, ale ważne jest też to, żeby nie uzależniać od siebie tylko tych dzieci, żeby nie zamykać ich w takiej naszej bańce, którą stworzymy im takiego wyjątkowego, dobrego, bezpiecznego świata, tylko żeby dać im możliwość właśnie tego odrzucenia niestety często, bo one też się na tym uczą, bądź różnych sytuacji, w których mogą tak naprawdę zobaczyć, jak ten świat wygląda, bo w momencie, kiedy one będą dorosłe i zderzą się z tą tak naprawdę rzeczywistością, która, nie ukrywajmy, bywa czasami różna i my właśnie przez działania takie jak tworzymy w Avalonie, Fundacja Avalon, pokazujemy całemu środowisku i osobom z niepełnosprawnością, ich rodzinom, osobom w pełni sprawnym, żeby właśnie nie działać wedle tych stereotypów. Myślę, że jeszcze długa, długa droga przed nami, żebyśmy zmienili zupełnie to postrzeganie, chociaż i tak myślę, że tak jak mówisz, Kasiu, od tych lat 80. naprawdę bardzo dużo się zmieniło już w takiej otwartości ludzi. My z takich wyników badań, które też realizujemy, możemy zaobserwować, że tak naprawdę osoby z niepełnosprawnością, które mówią o tej zależności, to jest tylko 6% osób z niepełnosprawnością, które czuje się niezależne w pełni. Cała reszta osób jest w jakimś tam stopniu zależna, czy to właśnie od obszarów komunikacyjnych, czy od relacji, czy od innych stref właśnie czują się osobami zależnymi, ale też możemy zaobserwować, że osoby odnośnie tej niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością wrodzoną, czyli z taką niepełnosprawnością, z którą się urodziły, mają trochę więcej trudności w nawiązaniu relacji, w tej otwartości, niż osoby z niepełnosprawnością nabytą po wypadkach, operacjach, bo chcą wrócić do swojej sprawności sprzed wypadku. Mówię o osobach, które już doświadczyły właśnie takiego randkowania, bycia w relacji czy w związkach, więc myślę, że to, co mówicie, ta otwartość i to, żeby pozwolić dzieciom na to, żeby to szło trochę swoim torem, a nie kontrolowane tylko przez nas, bo nie uchronimy ich przed wszystkim. I musimy sobie zdać sprawę, że każde dziecko, każda osoba wchodząca w dorosłe życie, no musi się zdarzyć z tym, że na pewno przeżyje zawody miłosne, na pewno będą dramatyczne emocje, na pewno będzie nieraz płacz, na pewno będzie nieraz ogromny żal i rozgoryczenie, bo ktoś odrzucił albo okazało się, że gdzieś ta relacja tak wymarzona i tak hołubiona i budowana legła w gruzach. Bo to przeżyliśmy my wszyscy przecież. My także mamy ze sobą różne przygody, różne relacje i różne sukcesy i porażki w tej sferze życia. Ważne jest, żeby osoba z niepełnosprawnością młoda, czy osoba w pełni sprawna, bo tutaj wszyscy jesteśmy równi, zawsze u swojego rodzica, opiekuna, no miała tę bezpieczną przystań, gdzie może przyjść w momencie, kiedy jest jej źle, gdzie może otrzymać wsparcie, gdzie może otrzymać mnóstwo miłości i przytulenia, ale także jest to taka przystań i takie miejsce, z którego w momencie, kiedy już jest tam lepiej, możemy jednak z powrotem wypłynąć na otwarte morze, szukać nowych kierunków w naszym rejsie, szukać nowych lądów, nowych wysp i nowych cywilizacji i budować to swoje życie samodzielnie. Im bardziej samodzielnie, tym lepiej. Oczywiście życie różnie kieruje różnymi historiami i to też jest tak, że każdy ma swoje potrzeby i swoje cechy. Nie zmienia to faktu, że każdy z nas walczy o jak największą samodzielność, każdy jeden, niezależnie od tego, czy ma niepełnosprawność, czy choruje. Poza tym to też nie są takie stany, które są nam dane na zawsze i wiadomo, że
że każdy z nas może w każdym dowolnym momencie życia przeżyć coś, co nagle spowoduje, że ten świat niepełnosprawności, który wydaje nam się tak odległy i tak nieosiągalny, nagle stanie się elementem naszego życia. To są wszystko takie w sumie proste prawdy, które pokazują, że osoba z niepełnosprawnością nie jest w żadnym przypadku gorsza od nas, ani także nie jest osobą, którą trzeba w nadmierny sposób ograniczać w jej drodze do samodzielnego życia. Właśnie Lucy, też wspomniałaś o różnicy pomiędzy tą niepełnosprawnością nabytą a wrodzoną. Ja później jeszcze będę chciała wrócić troszeczkę, żebyśmy wspomnieli o tych rodzajach niepełnosprawności, bo to też mi się wydaje, że jest bardzo istotne w tym kontekście, w którym rozmawiamy. Natomiast jeszcze mam pytanie do Kasi, tak żeby iść chronologicznie w miarę. Opowiedziałaś, że jako dziecko wyrastałaś w takiej małej społeczności, gdzie nawet nie odczuwałaś tej niepełnosprawności, tak? Później zaczęłaś zderzać się z nowym środowiskiem, z innymi ludźmi. Powiedz, czy u ciebie był jakiś taki moment właśnie, który wiele osób z tego, co wiem, niepełnosprawnych przeżywa, że jednak zaczynają zdawać sobie sprawę z tej swojej właśnie niepełnosprawności, gdzie dla nich są w pełni sprawni, ale ludzie mogą ich jakoś troszeczkę inaczej postrzegać, którzy do tej pory nie mieli kontaktu właśnie z taką osobą, ale czy był taki moment jakiegoś twojego ograniczenia, tak? Że na przykład jako nastolatka, gdzie chodziłaś do szkoły, zdałaś sobie sprawę, kurczę, no te moje koleżanki to na pewno będą miały więcej powodzenia, a ja to jednak się wycofam, czy wręcz przeciwnie, tak? Ja wszystkim udowodnię, że ja też mogę, tak? I moja niepełnosprawność nie determinuje tego, że nie mogę być szczęśliwą, zakochaną nastolatką. Powiedz, jak to u ciebie było? Wiesz co, oczywiście, że było tak, że miałam rodzaj poczucia bycia odrzuconą na swój sposób i ja to przeniosłam w książki i w naukę i no dobrze, dziewczyny chodziły na randki, a ja nie miałam tych propozycji randkowania w ogólniaku i wtedy moje życie toczyło się trochę inaczej, ale zarazem cały czas miałam mnóstwo ludzi dookoła siebie, każdy żył po swojemu i trochę też było tak, że moi rodzice cały czas pokazywali mi, że po prostu jest radość życia i właściwie przez długie lata i do dzisiaj mam takie trochę podejście, że w moim życiu w ogóle wszystko jest takie trochę poprzestawiane, tak? Bo ja jestem późno macierzyńska, moje pierwsze dziecko to 34 lata, więc w tym okresie zanim w ogóle jakiś taki trwały czy większy związek się pojawił w moim życiu, to tak naprawdę ja się po prostu cieszyłam tym, co się działo, cieszyłam się flirtowaniem, spotykaniem z ludźmi, umawianiem się na randki, życiem randkowym w internecie. Oczywiście poza tym, co robiłam przyziemnie, trenując, wstając bladym świtem i kończąc dzień późno w nocy i realizując się zawodowo, jakby potrzebne mi to było wszystko do życia, żeby pewnie jakoś właśnie czuć to, że ja jestem jak każdy inny, tak? Ja robię to, co robią inni i stąd gdzieś na bok w ogóle uciekało samo takie poczucie, że jestem jakaś niepełnosprawna, ale co to miałoby oznaczać, skoro ja robię i to, i to, i to, i tamto, a ktoś nie robi tego i tamtego, a z kolei ja nie robię tego. Taki trochę naturalny sposób, ale cały czas patrzę na to pod kątem moich rodziców, że oni w pewien naturalny sposób zostali odepchnięci ode mnie, bo gospodarstwo rolne, bo zwierzęta były niejednokrotnie ważniejsze od tego danego momentu, że ja tu i teraz to zrozumiem, bo jestem istotą myślącą, że muszę zaczekać, a świniaki, które wyskakiwały z chlewa, bo były takie głodne, one nie mogły zaczekać. Więc moi rodzice trochę jakby zmuszeni w naturalny sposób, jakby żyli tamtym naturalnym życiem, a ja przy tym wszystkim w naturalny sposób po prostu żyłam życiem i takie życie znałam, takie życie obserwowałam. Więc trochę to jest takie nasze własne cieszenie się tym, co mamy. A co przyjdzie w życiu i co to życie przyniesie, również w tym obszarze, o którym rozmawiamy, w sumie takim bardzo naturalnym, no takim każdy z nas ma tą sferę uczuć. I czy to będzie w tym momencie, czy w innym, ile razy będziemy zranieni, a ile frajdy będziemy mieli w międzyczasie z tego, co tam gdzieś się będzie działo i z jakichś takich sentymentów, bo przecież przedszkolaki też mają te swoje sentymenty. Ten mój Jasiek 6-letni, jak przychodzi i mówi, że no Sofia to jest fajna i on by ją chciał zaprosić do domu, no to wiecie, to są takie momenty, które no już w jakiś sposób pokazują nam emocjonalność tych naszych dzieci, te ich uczucia jakieś gdzieś tam wędrujące. I to po prostu takie jest, naturalne.
Super, czyli tak jak mówimy, no, to podejście i kształtowanie przez rodziców jest bardzo ważne, ale powiedz, bo też no, masz duży na pewno kontakt z osobami z niepełnosprawnościami, dużo osób jednak nie ma takiego wsparcia wśród rodziców, znaczy ma wsparcie może takie, że właśnie ci rodzice chronią za bardzo, później mają problem z wejściem w ten świat, w te relacje. No właśnie, czy wychodząc z takiego domu, z takiego zamknięcia, można w końcu się wybić, czy to kwestia pójścia, twoim zdaniem, z twoich doświadczeń, twoich znajomych, do terapeuty, czy zmiana środowiska, co zrobić, bo nie każdy ma tyle szczęścia, co ty, może ktoś nas słucha, kto był całe życie trzymany pod kloszem, tak, chciałby wyjść do ludzi, chciałby poznać tą ukochaną osobę, a nie może, bo jednak nie miał tyle szczęścia, nie był puszczony kiedyś tak głęboką wodę. Wiesz, z tego co mi było dane poznać i wpaść w środowisko sportu choćby, który prowadził do tego, że jednak to środowisko rówieśnicze mniej i bardziej, gry i zabawy mniej i bardziej super wyczynowe, do tego wszystkiego po prostu spotykanie się z ludźmi również w grupach wsparcia, w poszukiwanie. Bo tak naprawdę ja też szukałam na pewnym etapie, etapie studiów, czegoś dla siebie, właśnie ludzi z niepełnosprawnością. Ja akurat i moja ścieżka to było przewędrowanie przez sport i ten sport, potem te obozy, zupełnie gdzieś z dala od rodziców, mniej bardziej animowane, organizowane, a potem no to już zupełnie w jakąś tam inną stronę to jeszcze poszło. Także jak najbardziej, jeżeli wiesz, możemy mówić o czymś, to na pewno fajne są wszystkie możliwe grupy, które powstają, tych grup osób z niepełnosprawnością o takim czy innym charakterze, czy amputantów, czy jest naprawdę bardzo dużo. Pewnie mi najtrudniej byłoby cokolwiek powiedzieć w kontekście osób z niepełnosprawnością intelektualną i tutaj jeżeli się pojawiają jakieś zakusy, jakichś programów nowych w kontekście swatania osób z niepełnosprawnością intelektualną, to tutaj nie umiem się do tego odnieść, wydaje mi się to trochę dziwne albo jakoś naciągane, biorąc pod uwagę, że jednak mimo wszystko rozmawiamy o tym, że sporo tego w tej niepełnosprawności, jeszcze takiego zamknięcia trochę na tą sferę, ale generalnie wydaje mi się, że jakby życie życiem i grupy wsparcia są czymś w ogóle fantastycznym, tak? Zetknięcie się po prostu z takim trochę poczuciem, że to moje środowisko i że ja z nimi się lepiej rozumiem niż z wami. A wiesz, Kasiu, w ogóle ta przestrzeń, o której ty trochę opowiedziałaś, przestrzeń sportu, to jest tak, że no, taki świat, który pomaga przełamywać te bariery i my także często z tego fundacji korzystamy. Nie wiem, czy wiecie, ale w naszym projekcie Avalon Extreme mamy takie hasło, prawdziwy sport jest jeden. I często mówimy o tym, że jeżeli sięgnąć do tej idei rywalizacji sportowej, tak, czyli tej idei, nie wiem, ruchu olimpijskiego Barona de Coubertin, tej idei rywalizacji sportowej gdzieś tam zagnieżdżonej jeszcze w starożytnej Grecji, to tutaj oczywiście to ta idea jest równa dla wszystkich i osoby z niepełnosprawnościami, kiedy realizują te właśnie idee, są takie same jak każdy inny człowiek. W naszym projekcie Avalon Extreme Racing Sebastian Luty i Maciej Manikowski to jest dwójka zawodników, którzy ścigają się z nieprawdopodobnymi prędkościami, samochodami wyścigowymi na torach w całej Polsce. Robią niesamowite rzeczy. Ja będąc kierowcą lat 20 kilka, siedząc na fotelu pilota kiedyś w czasie jednego z takich rajdów, przejażdżek po torze i to takim lajtowym, niesportowym, bardziej pokazowym, prawdę powiedziawszy, no miękły mi kolana w momentach różnych zakrętów. Słuchajcie, Sebastian jest osobą sparaliżowaną w 95%, porusza się na wózku i z Maćkiem Manikowskim w pełni sprawnym facetem tworzą zgrany team motosportowy pod hasłem prawdziwy sport jest jeden. Ja o tym mówię dlatego, że my często mówimy o tym w kontekście kampanii pełnosprawni w miłości, że tutaj fundament mamy ten sam, prawdziwa miłość jest jedna. Ona dotyka tak samo ludzi z różnymi dysfunkcjami, z różnymi cechami, z różnym poziomem świadomości, ale prawdziwa miłość, taka ta prawdziwa, wypływająca z serca, kiedy mamy tu drugą połówkę, to jest to jedno uczucie, takie same dla wszystkich.
Jasne. Słuchajcie, zachęcam wszystkich, żeby udostępniali naszą rozmowę i zadawali pytania. My będziemy albo w trakcie, albo na koniec czytać. Ja tutaj pozwolę sobie przeczytać jedno z pytań, które wskoczyło w międzyczasie. Od pani Natalii, która pisze, że często osoby nawet wykształcone patrzą przez pryzmat choroby. Często jest tak, że nie mówią do mnie, rozumiem, że pani Natalia jest osobą z niepełnosprawnością, tylko do opiekuna, albo jak z kimś rozmawiam, sama jestem, to już inni komentują albo patrzą na opiekuna. Czyli to też jest no właśnie taki problem. Tak, no, zgadza się, bardzo powszechny. Niestety i my w Fundacji Avalon też i nasi terapeuci też bardzo często to dostrzegają, dlatego w tej pracy codziennej, jeżeli przychodzi właśnie osoba z niepełnosprawnością razem z opiekunem, rodziną, to zwracają się bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Nawet jeżeli ma problem z wypowiedzeniem w pełni wszystkich słów, to i tak rozmawiamy z osobą z niepełnosprawnością i często właśnie widzimy, jak nasi właśnie podopieczni, osoby, z którymi mamy kontakt, mówią, że no przecież ja tu jestem, dlaczego ktoś nie pochyli się do mnie, albo po prostu nie mówi do mnie. I to też jest bardzo ważne, żebyśmy my jako rodzina, rodzice, wiadomo, że jeżeli to jest właśnie już nastolatek, osoba, która może samodzielnie odpowiedzieć, żeby nie przejmować tej inicjatywy, żeby dać możliwość, żeby ta osoba się samodzielnie wypowiedziała i też osoby w pełni sprawne, żeby zmieniać to postrzeganie, że ta osoba jest inteligentna, może się wypowiedzieć i po prostu każdy ma do tego prawo. Pani Natalia zwróciła tutaj uwagę na jeszcze jedną rzecz, zwracam na to pierwsze zdanie. Nawet wykształcone osoby dyskryminują w taki czy inny sposób. Zobaczmy, że niestety wykształcenie często nie broni nas przed stereotypowym myśleniem, przed pewnego rodzaju takimi schematami, które gdzieś tam mamy w sobie zakorzenione głęboko i one, mimo że wiedza teoretycznie, rozwój nauki powinien nam dawno temu udowodnić, że to nasze stereotypowe myślenie jest błędne, no bardzo często jednak ono tak głęboko w nas tkwi, że nawet mimo tego wykształcenia nie dostrzegamy, że robimy coś nie do końca w porządku. My w ramach projektu Sexon prowadzimy na przykład taki projekt, który nazywa się Mapa Dostępności i to jest projekt, który ma pokazać osobom z niepełnosprawnościami punkt lekarzy specjalistów różnych specjalizacji związanych z dziedziną, sferą seksualności i rodzicielstwa, które są dostosowane do pracy z osobami właśnie z niepełnosprawnościami, nie tylko pod względem, nie wiem, architektonicznym, technicznym, infrastrukturalnym, ale również pod kątem takim, że osoby tam pracujące po pierwsze mają odpowiednią wiedzę, ale po drugie chcą i mogą i deklarują się, że są w stanie pracować z osobami z niepełnosprawnościami, bo często na etapie ich świadomości już także jest ta bariera, czyli to takie zamknięcie gabinetu czasami wynika po prostu z przyczyn faktycznie technicznych, a czasami wynika z tego, że nawet osoba wykształcona medycznie ma w sobie tą barierę i ona nie poczuwa się do tego, żeby podjąć pracę z osobą z niepełnosprawnością. Chcemy to zmieniać i dlatego chcemy takie punkty pokazywać, takie te pozytywne, czyli chcemy budować świadomość tego, że w sumie wszyscy powinni móc, wszyscy powinni do siebie zapraszać i każdy gabinet w Polsce powinien być dostosowany. To pokazuje, że to wykształcenie, no czasami niestety nie wszystkie zaułki ciemne, myślowe z nas wyplenia. Wiesz, mi się wydaje, że to też bardzo dużo zależy od doświadczeń, jakie mamy i też już na poprzednich live'ach mieliśmy takie rozmowy, że ludzie po prostu nie wiedzą, jak mają się zachować, tak? Że jeszcze tak mało ta niepełnosprawność jest oczywista, tak mało wychodzi. To, co Kasia powiedziała, tak? Dawniej, te 30-40 lat temu te osoby były pozamykane. Dopiero teraz tak naprawdę są pokazywane w reklamach, w telewizji, występują, wychodzą z domu. Ale wiesz, że to naprawdę jest coś, co dopiero się zaczyna i ten świat chociażby przekazu mas medialnego, świat reklamy czy świat, nie wiem, telewizji czy sztuki, on dopiero się otwiera na niepełnosprawność. Ona się dopiero niedawno zaczęła pojawiać i to jest jeszcze bardzo, wydaje nam się, nieduży odsetek, kiedy widzimy te godziny płynącego przekazu
chociażby w telewizji najróżniejszego rodzaju, no to osoby z niepełnosprawnościami w tym przekazie pojawiają się niezwykle rzadko. A dlaczego by osoba z niepełnosprawnością nie miała poprowadzić głównego wydania dużego programu informacyjnego, tak, w ogólnopolskiej telewizji, albo nie miałaby osoba z niepełnosprawnością zapowiedzieć pogody, tak? Nie mogłaby być taką pogodynką, która tam mówi, gdzie wyżej, gdzie niżej, gdzie zimno, a gdzie ciepło. To są jeszcze takie przestrzenie, które dla osób z niepełnosprawnościami są zamknięte i przez to nie jesteśmy, wiesz, może przyzwyczajeni, może po prostu nie jesteśmy oswojeni z niepełnosprawnością i kiedy widzimy osobę z niepełnosprawnością gdzieś w przestrzeni publicznej, to natychmiast pojawia się mur, bariera i często o tym rozmawiamy. Często przywołuję taki przykład, taką hipotetyczną historię, kiedy mamy przystanek autobusowy, jest na nim parę osób, w tym jedna osoba z niepełnosprawnością i ktoś przychodzi i chce zapytać o godzinę, to proszę mi wierzyć, w 99% przypadków taka osoba zapyta po kolei wszystkich o tę godzinę, ale na samym końcu albo w ogóle nie zapyta osoby z niepełnosprawnością, bo boi się w ogóle nawiązać relacje, bo sama widoczna niepełnosprawność powoduje w nas barierę, której nie chcemy przekraczać, bo gdzieś tam w głowie mamy to bardzo głęboko zakorzenione. Ale tak jest, dochodzi jeszcze kwestia, że my po prostu mamy różne niepełnosprawności, tak jak moje nie mieć obu rąk jest na tyle nietypowe, że ja rozgrzeszam wszystkich, którzy mają kłopot z przywitaniem się ze mną, którzy się nie zetknęli nigdy wcześniej z osobą, która nie ma rąk, bo finalnie nie do końca wiesz co i jak. I teraz ten savoir-vivre, jakkolwiek by to nie było, czy wobec pani Natalii, nie wiem w jakim kontekście, i jej osoba była pomijana, czy choćby tego, że lekarz też, mimo że jest wykształcony, ma prawo czuć się niekomfortowo, bo się nigdy wcześniej nie spotkał z takim przypadkiem. To, że my nie jesteśmy, jesteśmy, stopniowo jesteśmy właśnie edukowani o tym savoir-vivre. Ja powoli też nagle mam większą świadomość, że ja mogę powiedzieć do osoby niewidomej, to do zobaczenia, tak? Ale dlatego, że już przeczytałam któryś albo zasłyszałam jakiś tam przewodnik czy informator przez te ostatnie 20, 30 czy 40 lat. Im tego więcej, to na pewno jest dużo lepiej, ale też no nie do końca musimy się piętnować za to, że ktoś jednak, o mój Boże, wyciągnął rękę do mnie i chciał mi tą rękę podać, tak? Więc też musimy zwracać na to uwagę, że my nie jesteśmy sztampowi, my nie jesteśmy jeden do jednego tacy sami, wszyscy mamy taką samą dłoń, która ma 5 palców. Ja tak, ważna jest ta otwartość, prawda? Żeby po prostu być otwartym na to, żeby chcieć nawiązać ten kontakt, ale też żeby osoby właśnie, druga strona była otwarta na to, dobrze, nic nie szkodzi i żeby przekazały tą informację, jak w stosunku do niej można się też jakby właśnie przywitać, czy pani Natalio, niech tak. Pani głośno krzyczy, tak. Że ja tu jestem, proszę do mnie mówić. Może to poskutkuje w jakimś stopniu, albo ewentualnie nie wróci pani już do tego gabinetu, czy do tej osoby. Ale dokładnie tak. I to, co mówicie, że ta niepełnosprawność nie jest tak pokazywana w taki sposób naturalny. Ja też jakiś czas temu pisałam artykuł na ten temat właśnie o niepełnosprawności w reklamie, bo zauważcie, że ta niepełnosprawność u nas głównie się pojawia w kontekście kampanii społecznych. Tak? Teraz mamy kampanię społeczną właśnie Pełnosprawni w Miłości, fantastyczne spoty reklamowe, które zrobiliście, po prostu obejrzałam je nie wiem ile razy i jestem zachwycona i naprawdę każdemu, kto teraz nas słucha, polecam, żeby poszukać na stronie Avalonu, na YouTubie jest mnóstwo tych filmików, one są naprawdę przepiękne, natomiast cały czas to jest kampania społeczna i właśnie te osoby z niepełnosprawnością cały czas się pojawiają w takich projektach, pojawiają się przy okazji chociażby 1% przez telewizję pokazywane, ale cały czas nie ma czegoś takiego, że osoba z niepełnosprawnością od tak właśnie wystąpi, tak jak ty, Krzysiek, mówisz, prowadząc wiadomości, czy na przykład jako taki zwykły członek, aktor, statysta w reklamie. I tego, mam wrażenie, nie ma jeszcze w Polsce, natomiast jak obserwuję trendy zagraniczne, to już się zmienia. Teraz jest, nie wiem czy widzieliście, no oglądam non-stop kanały dziecięce, bo bajki lecą ciągle i teraz są reklamy Lego i w każdej reklamie Lego jest dziecko na wózku inwalidzkim. Nie dość, że nowe zestawy Lego powstały z wózkami inwalidzkimi, to jeszcze w tych reklamach i te dzieci nie są wyróżnione, że one są jakieś dziwne i jedzie dziecko na wózku, one po prostu bawią się ze zdrowymi dziećmi. Tak? W tych bajkach nawet zagranicznych pojawiają się bohaterowie właśnie na wózkach. Dla mnie to jest świetne, tak? To jest pokazywanie, że właśnie są blondyni, bruneci, wysocy, niscy, grubi, chudzi, osoby na wózkach, osoby chodzące,
To jest ekstra, natomiast u nas jeszcze mam wrażenie, cały czas jest taka bariera i z tego też może wynikać i takie podejście, o jakim pani Natalia mówi, no i też ta bariera chyba w tej miłości, tak? Bo jeżeli od dziecka doświadczamy tego, że osoba z niepełnosprawnością jest kimś innym, kimś właśnie może nie w pełni wartościowym i nie na tyle, żeby go pokazywać ze zdrowymi ludźmi, tylko pokazywać tylko w otoczeniu osób chorych, niepełnosprawnych, no to też ta świadomość społeczna jest taka, jaka jest niestety. Tak, i świadomość społeczna jest inna, ale też możemy ją zaobserwować, że zupełnie jest inna w mniejszych miejscowościach, a w większych, gdzie w większych miastach jednak tych osób z niepełnosprawnością jest więcej, jest ta otwartość właśnie większa na różnego typu zajęcia, warsztaty. W małych miejscowościach też właśnie jakby spotykamy się z tym, że jeszcze ta niepełnosprawność jest czymś dziwnym, nietypowym. Ale to, co powiedziałaś, Agnieszka, jest bardzo ważne, że my od małego nie stykamy się z różnymi właśnie osobami, tak? Niższymi, z różnego pochodzenia, czy właśnie z osobami chodzącymi, osobami poruszającymi się na wózku. I ta edukacja jest przede wszystkim bardzo ważna, żeby od najmłodszych lat dzieci były świadome, że to jest osoba z niepełnosprawnością, do której można podejść i żeby się nie bać. Myślę, że jest ten strach przez to, że aktualnie osoby w pełni sprawne, dorosłe nie wiedzą, jak się zachować, więc często jest też ta trudność przekazania informacji tym naszym dzieciom, a tylko przez tą edukację tworzymy tak naprawdę tą świadomość w dzieciakach. Super, że to też się zmienia, bo tutaj mówimy o tej niepełnosprawności fizycznej, ale to nie jest jedyna niepełnosprawność. Ja teraz też widzę różnicę w momencie, kiedy mam 30 kilka lat, mam małe dziecko i syn, no wiadomo, przebywa też w trochę w innym środowisku z racji swojej niepełnosprawności na rehabilitacji, ale nie tylko tam, spotyka na przykład dzieci w dalszej rodzinie chociażby, które są ze spektrum autyzmu, tak? I on już wie, że tak po prostu jest, a to nie wynika z tego, że na przykład to dziecko jest złe, niegrzeczne, co jeszcze w momencie, kiedy ja byłam w jego wieku, tak to było postrzegane, tak? To znaczy my na rówieśników, którzy dzisiaj mieliby orzeczenie właśnie, że mają spektrum autyzmu, nie patrzyliśmy przez właśnie pryzmat jakiegoś rodzaju niepełnosprawności i nie pomagali nam w tym ani rodzice, ani nauczyciele w szkole, bo po prostu dziecko było niegrzeczne, tak? I mam wrażenie, że to się zmienia, że jeszcze ta niepełnosprawność fizyczna jeszcze kiedyś była bardziej dostrzegana, no bo widać, bo ktoś jedzie na wóz, bo widać, bo ktoś nie ma rąk. Natomiast ta chociażby intelektualna, emocjonalna, to był bardzo długo taki niepoznany temat, który dopiero teraz gdzieś zaczyna wychodzić i ci rodzice faktycznie zaczynają mieć, ci ludzie mają faktycznie możliwość wyjścia do zdrowych osób i jakiegoś takiego lepszego postrzegania, takie mam wrażenie. Tak, to prawda. Ja jakiś czas temu w ramach Fundacji Avalon prowadziliśmy wykłady na jednym z uniwersytetów i prowadziliśmy zajęcia właśnie odnośnie niepełnosprawności. To byli studenci, którzy w swoim otoczeniu mieli bardzo dużo rówieśników z orzeczonym spektrum autyzmu. I co można było zaobserwować? Właśnie taką wrażliwość tych studentów, czyli tego właśnie młodego pokolenia na to, żeby tworzyć różnego typu rozwiązania dla swoich rówieśników, żeby im się trochę lepiej, łatwiej funkcjonowało na tym obszarze właśnie na studiach. I to jest też niesamowite, że widać już tą zmianę powoli, ale ona jest dlatego, że oni byli edukowani już od jakiegoś momentu, od jakiegoś czasu, że wśród ich rówieśników są osoby z różnymi właśnie cechami, z różnymi niepełnosprawnościami, umiejętnościami, takimi lub takimi. Więc myślę, że to jest właśnie clue tego i co jest też dobre, że w takim całym społeczeństwie teraz jest coraz więcej organizacji pozarządowych, takich jak na przykład właśnie Fundacja Avalon czy Portal na Rencie, które mówią o tym, jak to wygląda, jak powinniśmy edukować i myślę, że to jest też ważne, żeby ludzie jakby też szukali, jeżeli nie wiemy,
to po prostu szukajmy, bo ten internet naprawdę ma wiele informacji. No właśnie, to kolejny live, gdzie tak naprawdę podsumowaniem, bo jeszcze będę miała jedno albo dwa pytania, ale tak naprawdę podsumowaniem jest ta edukacja. Edukacja, edukacja, edukacja. Na każdym live'ie, jakikolwiek temat poruszamy, tak naprawdę wychodzi, że u podłoża tego wszystkiego leży brak wyedukowania społeczeństwa i to dopiero rodzi tak naprawdę problem, z którym się spotykamy. Ale słuchajcie, to co zapowiedziałam wcześniej, chciałam poruszyć taki aspekt różnych właśnie odcieni niepełnosprawności w tej miłości, bo wasza kampania głównie dotyczy, z tego co wiem, tej niepełnosprawności fizycznej. Natomiast tutaj trzeba oddać, bo na pewno słuchają nas też rodzice czy osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi czy wadami genetycznymi, no że też różne są te odcienie miłości, tak? Znaczy, jakby wszyscy mają prawo kochać, tak? I to jest niezaprzeczalne. No właśnie, ale żeby te osoby też były mądrze pokierowane, żeby ci rodzice dali im na tyle, ile mogą w wypadku tych dzieciaków gdzieś tam się usamodzielnić, nawet jeżeli nie jest to możliwe w 100%, prawda? Znaczy, ja myślę, że chcę powiedzieć ważną rzecz, że zaraz ci Lucy oddam głos, ale w tym kontekście, o którym ty wspomniałaś, ja myślę, że bardzo mocno trzeba sobie włożyć do głowy, że są na świecie, żyją ludzie, którzy są w pewnym zakresie specjalistami, oni są w stanie nam pomóc i na wiele pytań, które nas dręczą, po prostu merytorycznie odpowiedzieć. I w momencie, kiedy faktycznie zaczynamy mieć wątpliwości co do tego, które sfery życia są dla nas dostępne, a które nie, jakie są nasze możliwości, co możemy, a czego nie możemy, to myślę, że przede wszystkim zanim zaczniemy sami sobie odpowiadać na tego rodzaju pytania, trzeba sięgnąć do wiedzy specjalistów, nie wiem, psychologa, seksuologa. Uruchomiliśmy Fundację Avalon Kompleksowe Centrum Poradnictwa. To jest taka, no, można powiedzieć, usługa, no też forma bezpośredniej pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie w określonych dniach, godzinach w tygodniu mamy do dyspozycji specjalistów, do których można zadzwonić i zadać najróżniejsze pytania związane z różnymi sferami swojego życia, związanego oczywiście z sferami związanymi z niepełnosprawnością. I mamy także dyżury seksuologa, który być może będzie w stanie odpowiedzieć na dużą część pytań związanych z tym, w jaką stronę możemy, a w jaką nie możemy kierować naszego rozwoju, czy rozwoju naszych dzieci, no bo to także jest pomoc, którą kierujemy nie tylko do samych osób z niepełnosprawnościami, ale także do bliskich, do rodzin, do rodziców. Warto po prostu zapytać, warto na samym początku tej drogi ustalić i wiedzieć, na co możemy liczyć, na co nie, co jest ważne. Oczywiście w wielu, czy w części przypadków, bo absolutnie nie w wielu, nawet nie w większości, w części przypadków na przykład niewskazane być może będzie to, żeby myśleć o macierzyństwie, o rodzicielstwie, ale to wcale nie oznacza, że my musimy przed sobą zamknąć sferę miłości jako takiej, po prostu. No oczywiście są takie schorzenia i takie sytuacje życiowe, kiedy to rodzicielstwo no, gdzieś tam nam życie zabiera. Nikomu tego oczywiście nie życzymy, tak się po prostu dzieje, ale to nie znaczy, że taka osoba jest wykluczona z całej innej, z całej pozostałej sfery relacji damsko-męskiej, relacji partnerskiej, relacji w miłości. Więc tutaj też trzeba mieć świadomość pewnego rodzaju granic, do których możemy dochodzić, tak? Może nie możemy, nie powinniśmy ich przekraczać, ale dochodzić do tych granic możemy i to, co do tej granicy się znajduje, to jest dla nas. Właśnie super, że mówisz o takiej możliwości. Na pewno na swojej stronie macie informacje, gdzie taki kontakt można nawiązać, dlatego że wiele osób... www.fundacjaavalon.pl, to jest adres strony, bardzo gorąco polecam. No właśnie, tam wszystko znajdziecie, bo faktycznie są osoby z całej Polski, które nie zawsze mają dostęp do chociażby właśnie seksuologa, nie stać ich na jakąś wizytę prywatną, czy nie mogą sobie pozwolić na wyjazd do większego miasta po taką poradę, które często nie są świadome, że w ogóle jest taka możliwość, dlatego bardzo fajnie jest, żeby jeszcze właśnie... tak, dodam, że to jest możliwość i dla samych osób z niepełnosprawnością, ale też dla ich bliskich i rodzin, więc jeżeli są rodzice, którzy właśnie osoby z niepełnosprawnością, którzy też potrzebują takiego wsparcia, to jak najbardziej mogą się z nami skontaktować odnośnie czy psychologa, czy seksuologa, czy doradcy do spraw niepełnosprawności odnośnie różnych kwestii związanych z ustawami czy ulgami
usługami, czy też prawnika, więc wiemy, że ta potrzeba jest duża, jest to nieodpłatne i jak najbardziej zachęcamy właśnie w tym kontekście też, w którym mówisz, że faktycznie kampania Pełnosprawni w Miłości skupia bohaterów, którzy mają niepełnosprawności, doświadczają niepełnosprawności ruchowej. Natomiast uważamy, że każdy ma prawo do miłości, relacji i nie powinniśmy z góry tego odbierać. Jeżeli chodzi o wady genetyczne, jest właśnie grono specjalistów, którzy też mogą doradzić, czy dana wada genetyczna jest dziedziczna, czy nie, czy dana niepełnosprawność pozwoli nam w ogóle zejść w ciążę, czy niestety nie będziemy mieli możliwości ze względu na różnego naszego typu niepełnosprawności możliwości. Natomiast my nie wykluczamy osób w ogóle żadnych. Jakby uważamy, że każdy ma prawo do tego, żeby być szczęśliwym, kochać w pełni i żyć w pełni, jak tylko może. Mi się bardzo podobało na jednym z waszych spotów takie zdanie, które z jednej strony podsumowuje wasz projekt, z drugiej strony nawiązuje do naszej misji na Rencie.pl, która ma taką nazwę Restart, tak? Twój restart, żeby wziąć życie za rogi, pójść do przodu mimo tych przeciwności, które nas spotykają. I ten cytat brzmiał, już mówię, nie możemy zmieniać kierunku wiatru, ale możemy inaczej postawić żagle. I myślę, że to jest takie nawiązanie i do tego, co wy robicie, i do projektu właśnie Pełnosprawnych w Miłości, ale do tego, o co my walczymy, żeby ludzie no naprawdę uwierzyli w siebie i żeby zrozumieli, że ta niepełnosprawność nie jest przeszkodą w szczęśliwym życiu, tak? Jest tylko ich cechą jakąś, natomiast tak, nie determinuje, że to życie musi być nieszczęśliwe, że musi być w samotności. Ja jeszcze tylko jedno pytanie zadam, bo była taka umowa, że jeżeli ktoś chciałby przed naszym spotkaniem zadać jakieś pytanie, to może wysłać je na skrzynkę. Jedna osoba zapytała, nawet nie tyle, że chciała zostać anonimowa, tylko po prostu dzisiaj nie mogła uczestniczyć w live'ie, powiedziała, że później sobie wszystko obejrzy, ale zależało jej na odpowiedzi na pytanie. Co sądzicie o nowym projekcie, który wchodzi w telewizji TTV, gdzie właśnie już Kasia trochę nadmieniła, ale chciałabym was zapytać, no właśnie, będą swatane osoby z niepełnosprawnościami i właśnie w takim formacie będzie to ujęte, no, trochę rozrywkowym, z jednej strony pokazującym problematykę niepełnosprawności, z drugiej strony czy nie trochę zamykającym te osoby z niepełnosprawnościami, jak to wy widzicie? Wiesz, to jest tak, że tego rodzaju programy, kiedy są zapowiadane i kiedy pojawia się ta pierwsza komunikacja opowiadająca o idei, o tym, co w tym programie ma być, no bardzo często wzbudzają kontrowersje i różne dyskusje. I być może tak powinno być i być może to też po to jest robione, natomiast prawda jest taka, że trudno jest nam ocenić coś, czego nie widzieliśmy i my zupełnie nie wiemy, jak ten program będzie wyglądał, jak zobaczymy pierwszy, drugi, trzeci odcinek. Być może łatwiej będzie nam się odnieść do tego, jak ten program jest skonstruowany i co on tak naprawdę pokazuje i czy bardziej pomaga, a czy być może bardziej szkodzi środowisku i postrzeganiu osób z niepełnosprawnościami. Wiemy, że były takie historie, które na początku powodowały różnego rodzaju nerwowe dyskusje, a później okazywało się, że w momencie, kiedy program pojawiał się gdzieś tam na ekranie telewizji, to, no to odbiór wcale nie był już taki negatywny, a wiele osób mówiło, no wreszcie nasz świat osób z niepełnosprawnościami jest pokazany. Bo zobaczcie, że my cały czas walczymy też o to, żeby ludzi w pełni sprawnych oswajać z niepełnosprawnością, żeby pokazywać to, że osoby z niepełnosprawnościami chociażby obok nas, będąc i żyjąc gdzieś w tej naszej przestrzeni, czasami bardzo na wyciągnięcie ręki, a my tego nie dostrzegamy, a one są, żyją, funkcjonują i starają się oczywiście o miłość, o spotkanie, o relacje, o randki, podejmują próby takich spotkań, raz im to wychodzi, raz nie. Są programy, które pokazują różnego rodzaju perypetie miłosne osób w pełni sprawnych. Dlaczego by nie miało być programu, który pokazuje takie perypetie osób z niepełnosprawnościami? Z drugiej jeszcze strony, dlaczego my to znowu musimy koniecznie podzielić? Dlaczego to jest tak, że my musimy koniecznie stworzyć jakąś niszę i grupę od razu, jakoś tam nazwaną, gdzie mamy jakąś etykietę naklejaną osoby z niepełnosprawnościami? My zaczynamy o tym środowisku mówić w sposób specjalny. A dlaczego nie pokazać tego w takim programie, gdzie połączymy te światy ze sobą, tak jak one łączą się ze sobą w naszym codziennym życiu. Osoby z niepełnosprawnościami spotykają się, randkują
i kochają się z osobami w pełni sprawnymi. I to jest jeden świat, to są jedne relacje, a nie dwa różne światy. Tutaj można by, myślę, że przez wiele aspektów patrzeć na tego rodzaju programy. Ten, o którym wspomniałaś, oczywiście jest takim, który pewnie będziemy chcieli zobaczyć, jak już on się pojawi i wtedy go może ocenić. No i zobaczymy, no, może się okazać, że będzie to fajny pomysł, ale może się okazać, że będzie to budowanie takiego zasięgu oglądalności na niezbyt też i wartościowych pokładach i intencjach. Trudno dzisiaj to ocenić i naprawdę nie chcemy nikogo tutaj czy napiętnować, czy pokazać palcem, że robi coś niedobrego. Wiemy już, że te zapowiedzi, a sam program bardzo często bardzo się od siebie różnią i warto poczekać i po prostu go obejrzeć. Jasne. Lucy, masz coś do dodania? Chciałabyś coś powiedzieć? Bo Kasia już wspominała. Oczywiście też zapraszam Kasię, jeśli chciałaby coś dopowiedzieć, ale... Ja chyba powiem jedynie to, nie odwołując się do programu, bo podzielam zdanie Krzysztofa, że faktycznie ciężko nam ocenić w momencie, kiedy jeszcze go nie widzieliśmy, bo często wokół danej rzeczy krąży dużo różnych opinii, dopóki tego nie zobaczymy. Natomiast ja bym chciała bardziej powiedzieć w kontekście tego, że ja jestem bardzo mocno też tego zdania, że powinniśmy dać osobom z niepełnosprawnością taką dowolność. Jeżeli mają chęć i potrzebę, żeby spotykać się z osobami w pełni sprawnymi, to jest ich wybór. Jeżeli chcą i połączy ich uczucie i relacje z osobą z niepełnosprawnością, bo na przykład spotykały się na wieloletniej terapii w jakimś ośrodku rehabilitacyjnym i ich po prostu połączyło jakieś uczucie, to też jest ich wybór. Uważam, że nie powinniśmy wkładać do jednego worka osób niskich, wyższych, osób z niepełnosprawnością tylko na wózkach, tylko po amputacji, tylko każdy powinien mieć wybór i móc realizować swoje pragnienia i też widzimy to po badaniach, które przeprowadziliśmy. Część osób z niepełnosprawnością, jest to bardzo podzielone, chciałaby być w związku z osobą z niepełnosprawnością. Druga część to są osoby, które chciałyby być w związku z osobą w pełni sprawną i jakby myślę, że to jest wybór danej osoby, a naszym zadaniem i też tą kampanią chcieliśmy pokazać właśnie to, żeby osoby w pełni sprawne też dostrzegały w osobach z niepełnosprawnością osoby, które są wyjątkowe, które mogą właśnie być ich partnerami, rodzicami, więc z różnych aspektów chcieliśmy tą pokazać kampanię czy inne nasze projekty i udaje nam się też to zrobić właśnie dzięki takim osobom jak Kasia, której bardzo też dziękujemy, że jest u naszego boku i właśnie tą swoją historią pokazuje, że można, wystarczy chcieć i korzystać z tego życia. I wystarczy zacząć. Tak. Wystarczy zacząć. Ja wszystkim tym, którzy jeszcze nie zaczęli albo dopiero zaczynają, polecam naprawdę uwierzyć w siebie, wyjść do ludzi, otworzyć się na nich i na pewno świat odpowie wam tym samym, a jeżeli macie jakieś blokady, jakieś wątpliwości, to udajcie się do takich instytucji jak chociażby Fundacja Avalon, na pewno wyciągną do was rękę i pomogą wam przejść te pierwsze kroki ciężkie i wyjść do świata osób z niepełnosprawnościami, ale również do osób zdrowych. Bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że to nie ostatnia, że jeszcze nie jeden projekt nas połączy i naprawdę dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie i zgodziliście się opowiedzieć o swoim wyjątkowym projekcie. Dziękujemy za zaproszenie. My dziękujemy bardzo, życzymy wszystkiego dobrego i miłego wieczoru. Dziękujemy serdecznie, a zaraz będzie cały live zapisany, więc kto nie miał okazji obejrzeć w całości, musiał wyjść, bo widziałam różne ruchy, wiadomo, godzina jest taka, jaka jest, dużo dzieci jest kładzionych spać, więc możecie sobie w całości obejrzeć go później na naszej stronie na spokojnie. Dziękuję raz jeszcze serdecznie i dobrej nocy życzę.